Wystawa Bitwa Warszawska na płótnach malarzy jest kolejnym projektem artystycznym z 27. pleneru malarskiego, który został zorganizowany przez Muzeum Historii Ruchu Ludowego przy współpracy z Oddziałem Twórców Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego i Muzeum Niepodległości. Życzyliśmy sobie, żeby te obrazy, które powstaną, były w jakimś sensie naszym wkładem w obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i powstania Rządu Obrony Narodowej. Sądzę, że ten bogaty plon pleneru dał piękny efekt. Mamy tutaj płótna pokazujące dużą dynamikę wydarzeń twórców tego sukcesu w 1920 roku. Te obrazy, myślę, że w jakiś sposób ilustrują to wielkie wydarzenie historyczne i zryw narodu polskiego. Bitwa Warszawska była jednym z ważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Miała decydujący wpływ na umocnienie polskiej niepodległości odzyskanej w 18 roku. Była też bardzo często przedmiotem zainteresowania artystów, a nie tylko literatów, ale również malarzy. Na dzisiejszej wystawie możemy obejrzeć twórczość współczesnych malarzy, którzy zajęli się tym tematem. I muszę Państwu powiedzieć, że wystawa ta, jako jedna z niewielu, które oglądałem, jakby oddaje pełnię obrazu tych wydarzeń, które miały miejsce. Przede wszystkim mamy szeroką paletę osób, które w tej bitwie brały udział, zarówno wojskowych, jak i polityków. Właśnie za mną jest obraz przedstawiający Wincentego Witosa na linii frontu. To jest scena niewydumana. Ta scena miała miejsce naprawdę. 14 sierpnia 1920 roku Wincenty Witos jako premier rządu obrony narodowej wizytował front właśnie pod Radzyminem, gdzie toczyły się decydujące walki. Myślę, że pokazanie tej postaci właśnie w tym kontekście, kontekście politycznym, ale i wojskowym, ma duże znaczenie, dlatego że w naszej świadomości jakby bitwa jest kojarzona głównie z postacią Józefa Piłsudskiego, który niewątpliwie ma również swoje zasługi. Natomiast na wystawie możemy też za mną jeszcze widzieć, widzimy portret generała Tadeusza Rozwadowskiego. Ja przypomnę, że generał Rozwadowski ma bardzo ładny portret autorstwa Jacka Malczewskiego, ale ten portret znajduje się w zbiorach prywatnych. Także trochę mamy deficyt tych portretów generała Tadeusza Rozwadowskiego, który był szefem sztabu generalnego. Prezentuję na tej wystawie tryptyk pod tytułem Żołnierze, twórcy niepodległości. Właściwie to jest cały cykl, który robię, poświęcony obrazom, poświęcony ludziom, którzy się przysłużyli odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To jest trzy obrazy, które reprezentują chyba najbardziej ważne postacie w trakcie odzyskania niepodległości. Piłsudski, Witos i Paderewski. To są chyba postacie, które są symbolem polskiej niepodległości. Wystawa Bitwa Warszawska w twórczości współczesnych malarzy wzbudza duże zainteresowanie. Myślę, że nie tylko z okazji rocznicowych. Jest to kolejny przykład naszej aktywności, aktywności Muzeum Niepodległości. Szczególnie polecam wszystkim album Bitwa Warszawska 1920 roku, który został wydany z tej okazji, a zawiera reprodukcję obiektów Muzeum Niepodległości. No i zapraszam w ciągu najbliższego roku na kolejne spotkania związane z tym stuleciem.